Cześć, dzień dobry, Jan Piątkiewicz, bykshow.tv. Witam was po raz kolejny na naszym kanale i zapraszam was dzisiaj na filmik, który wam obiecywałem przy okazji podsumowującego wyjazd w Pireneje filmu. Mówiłem wam o tym, że przygotuję wam taki krótki materiał związany z poradami dotyczącymi tego co warto ze sobą na swój pierwszy wyjazd w duże góry spakować. Takie podstawowe elementy, które wynikają z moich doświadczeń z jeżdżeniem po wysokich górach w Europie, które zawsze znajdują się gdzieś w mojej rowerowej walizce, w moim rowerowym bagażu. Nie będzie to oczywiście rzeczy oczywistych, takich jak spodenki, koszulki i tym podobne rzeczy, bo po pierwsze o tym kiedyś robiłem materiał. Po drugie, no myślę, że tutaj każdy z nas sam lepiej wie, co powinien zabrać, w czym jeździ. Natomiast ja wam opowiem o takich elementach i takich akcesoriach, które sprawiają, że stajecie się mniej lub bardziej pogodoodporni i jesteście przygotowani mniej więcej na to, co może Was zastać w wysokich górach w Europie w okresie letnich wyjazdów. Więc lecimy z tematem. Oczywiście trzeba sobie uświadomić to, że góry górą nierówne i troszeczkę inne warunki mogą Was zastać gdzieś w wysokich Alpach, trochę inne warunki mogą gdzieś Was zastać w Sudetach, nawet w Tatrach, czy gdzieś w górach na południu Europy, na przykład we Włoszech, albo w Hiszpanii, gdzieś w Sierra Nevada, chociaż na pewnych wysokościach te warunki się mniej lub bardziej równają. Natomiast co do zasady, warto pamiętać o tym, że w wysokich górach pogoda może być zmienna i to, że jedziecie tam w lipcu, wcale nie oznacza, że okresami, albo jeżeli będziecie mieli odpowiednio dużo Pecha, to warunki pogodowe będą bliższe tym znanym z jesieni albo zimy niż temu, co moglibyście się spodziewać po okresie letnim. Dlatego warto zabierać ze sobą takie rzeczy, które nie zabierają dużo miejsca w bagażu, nie są ciężkie, nie są grube, natomiast pozwalają się właśnie w sytuacjach takiej nagłej zmiany pogody na tę pogodę zabezpieczyć. Ja już tradycyjnie na tego typu wjazdy ubieram się i zabieram ze sobą takie rzeczy jak. Na lato, czyli raczej nie zabieram ze sobą jakichś ciepłych bluz czy, broń Boże, długich spodni. Zabieram ze sobą krótkie rękawki, jeżeli chodzi o spodenki, krótkie rękawki, jeżeli chodzi o koszulki. Zawsze zabieram wysokie góry koszulki, potówki, czyli takie koszulki z siateczki, które wkładacie pod zwykłą koszulkę. Bo taki zestaw w normalnych warunkach sprawia, że z jednej strony nie pocicie się tak bardzo na podjazdach, a z drugiej strony, kiedy zjeżdżacie w wysokich górach, to jednak ta dodatkowa warstwa pod koszulką sprawia, że łatwiej jednak chronić się przed przewianiem. Nasz organizm sam wytwarza taką warstwę izolującą, czyli ta koszulka potówka chroni nas przed bezpośrednim kontaktem z zimnym powietrzem, albo zimne powietrze zatrzymuje bardziej na tej mokrej zewnętrznej warstwie, czyli tej zewnętrznej koszulce, a nie dopuszcza tego zimnego powietrza tak łatwo do tej wewnętrznej warstwy, czyli koszulki. Potówki. Taka w zasadzie jest najczęściej rola potówek, więc zawsze zabieram ze sobą. Jeżeli jadę na taki wyjazd około tygodniowy, po prostu trzy komplety letnie, czyli trzy pary spodenek, trzy pary koszulek i trzy razy potówka. I to jest taki zestaw, który, biorąc pod uwagę to, że zawsze gdzieś tam się dorwiecie do pralki, pozwala spokojnie jeździć tydzień z jakimś jednym gdzieś praniem po drodze. Taka praktyka. Kiedyś zdarzało mi się brać na wyjazdy ciuchów dużo więcej, bo ciągle się zastanawiałem, czy mi czegoś nie zabraknie. Ale jeżeli chodzi o mój styl jazdy, moje potrzeby, to życie mnie nauczyło, że właśnie z takimi trzema kompletami tydzień, nawet dwa tygodnie jeździ mi się po prostu najlepiej, ciuchów nie brakuje, a ja nie muszę wozić ze sobą jakiejś wielkiej walizki. Jednak to oczywiście są podstawy, każdy z was może mieć inaczej, możecie mieć tysiąc koszulek, bo chcecie każdego dnia mieć inną i was to bawi, i nic mi do tego i tak też można robić. Nie jest to ani gorsze, ani lepsze, natomiast przejdźmy do elementów, które moim zdaniem są kluczowe do tego, żeby je gdzieś na wyjazd zabrać. I skoro już. Powiedziałem Wam, że zabieram ze sobą zawsze krótki rękaw, jeżeli chodzi o spodenki i e, koszulki, no to trzeba sobie jakoś radzić, kiedy zrobiłoby się trochę chłodniej. I tutaj rozwiązaniem są wszelkiej maści rękawki e, i nogawki. Największym plusem nogawek i rękawek, pamiętajcie o tym, że nogawki wkładamy zawsze pod nogawkę spodenek, a rękawki wkładacie zawsze pod rękaw koszulki, nigdy nad, ponieważ w tego typu elementach zawsze są takie silikonowe elementy, które mają nam to trzymać w miejscu i one działają wtedy, kiedy są na gołej skórze. Jeżeli założycie ten silikon na nogawkę albo na rękawek, no to siłą rzeczy to się będzie zaraz obsuwać, zjeżdżać i nie będzie swojej roli spełniało. Więc tego typu elementy ubieracie zawsze pod rękawek albo pod nogawkę. No i największym plusem tego rozwiązania jest to, że najczęściej rękawki i nogawki są wykonane z materiałów, które zapewniają całkiem niezłą izolację cieplną, czyli sprawiają, że jest Wam trochę cieplej. A przy tym wszystkim, kiedy na przykład zabieracie je ze sobą, to nie zajmują dużo miejsca, czyli na przykład możecie sobie je zabrać gdzieś do kieszonek albo na przykład do jakiejś torby na ramę, kiedy jedziecie i boicie się tego, że zrobi się później albo wieczorem chłodno. A z drugiej strony, kiedy na przykład rano jest chłodno, a potem będzie ciepło, no to nie ma problemu, żeby na trasie takie rękawki czy nogawki po prostu zdjąć, zsunąć, e, zrolować i one naprawdę wtedy zajmują bardzo, bardzo mało miejsca. Spokojnie rękawki czy nogawki zmieścicie do kieszonek czy do jakiejś e, torby. Na co warto zwrócić uwagę? Są przeróżne rękawki, przeróżne nogawki. Są takie bardzo cieniutkie i bardzo tanie, typowo letnie, które słabo chronią przed zimnem. Są nawet modele takie wręcz zimowe, które mają jakieś nakrapianie DWR-em, czyli generalnie rzecz biorąc, mają jakąś poprawioną odporność przed wodą, przed wilgocią. Jednak najważniejsze jest to dobrać takie, które są dla Was komfortowe. W przypadku rękawków nie jest to aż takie ważne, natomiast w przypadku nogawek. Zmierzcie je dobrze, ponieważ chodzi o to, żeby one z jednej strony nie były za luźne, żeby Wam się nie zsuwały, ale nie mogą być też za ciasne, bo będą Wam uciskać nogi, będą powodowały obtarcia, a po prostu będzie dyskomfort, nie będzie się Wam dobrze w tym elemencie jeździło. Kiedy są dobrze dobrane, faktycznie są świetnym uzupełnieniem letniej koszulki i krótkich spodenek i sprawiają, że jeździcie prawie jak w lekkiej bluzie czy w długich spodniach, a przy tym wszystkim nie musicie tego wszystkiego ze sobą wozić, macie ze sobą tylko naprawdę zajmujące bardzo mało miejsca elementy. Idziemy dalej. Elementy, które zawsze są sobą zabieram i które zawsze mam ze sobą na trasie, któryś z tych elementów, bo rękawki czy nogawki to oczywiście elementy, które ubieram, jeżeli jest chłodniej albo myślę, że będzie chłodniej. Natomiast kiedy jadę już w wysokie góry, jestem w wysokich górach, jadę na trasę w wysokiej góry, zawsze mam ze sobą jeden z dwóch elementów, które pozwalają mi się ogrzać na przykład na długich zjazdach albo kiedy zrobi się chłodniej i chronią te kluczowe elementy naszego ciała przed wychłodzeniem, czyli przede wszystkim klatkę piersiową, szyję i ogólnie rzecz biorąc, te miejsca, które najczęściej są spocone i których najbardziej byśmy nie chcieli wychłodzić. Te elementy to oczywiście lekka kamizelka. kamizelka stosuję wtedy, kiedy wiem, że pogoda jest raczej pewna, czyli wiem, że nie będzie padało. Chociaż prawda jest taka, że lekkie kamizelki w pewnym stopniu też chronią przed deszczem. Co jest ważne? Ważne, żeby tego typu element stroju miał... Przód z materiału, który jest ma dobry poziom ochrony przed wiatrem. Natomiast warto też, żeby tył był z materiału jak najcieńszego. W tym przypadku to jest kamizelka JMP. Zresztą mówiliśmy Wam kiedyś o niej z, z ryśkiem w jakimś filmiku, że obydwaj uznaliśmy, że jest to jedna z najlepszych kamizelek, jakie w życiu testowaliśmy. Z tyłu to jest normalna siatka, bo chodzi o to, że ten element z tyłu ma po prostu pozwalać na jak najlepsze oddychanie. Co jest największym plusem kamizelki w porównaniu z kurtką wiatrówką, do czego zaraz dojdziemy. Przede wszystkim to, że kamizelka przez bardzo prosty fakt, że nie ma rękawków dużo lepiej oddycha. Nawet, że ona nie ma jakichś zaawansowanych właściwości, jeżeli chodzi o materiał, to pozwala Wam spokojnie jeździć nawet parę godzin, czy generalnie jest takim elementem stroju, który pozwala Wam jeździć w niej cały czas. To nie jest element stroju awaryjny, który ubieracie jak zacznie padać albo na zjeździe, a kiedy chcecie normalnie jechać musicie go zdjąć, bo się po prostu w tym zapocicie. Dobra kamizelka, nawet taka prosta kamizelka pozwala spokojnie jeździć bez ryzyka po prostu. Wodospadu potu, który Wam się gdzieś rękawami wylewał, przez prosty fakt, że po prostu rękawy są otwarte, więc ta wymiana cieplna jest dużo, dużo lepsza. Kamizelki są różne, luźniejsze, grubsze, cieńsze, są takie bardziej zimowe. Ja zawsze szukam takich, które są po prostu jak najmniejsze, jak najlżejsze, żeby to wszystko dało się zwinąć do takiej minimalistycznej formy. Raczej zawsze to zwija, mnie nie wożę tego takiego ściśniętego, ale chodzi o to, żeby to było małe i mieściło się do kieszonek. Kiedy wiem, że jest ryzyko deszczu, alternatywa w postaci kurtki wiatrówki. Też bardzo prosty element. Jest ich na rynku mnóstwo od takich ceratek za 100 zł po bardziej zaawansowane, nawet takie po kilkaset złotych. To też jest wiatrówka JMP. Jakiś czas temu wam też robiłem jakieś materiały o, o produktach tej firmy, ale to jest w tej sytuacji akurat bez znaczenia. Lubię ją dlatego, że jest ultra lekka. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że tego typu wiatrówki. To nie są pełnoprawne kurtki przeciwdeszczowe, czyli większość z nich jest tak lekka i tak zrobiona, że na intensywnym deszczu i tak przemoknie, a z drugiej strony ten materiał nie jest tak zaawansowany, żeby zapewnić taką oddychalność jak takie pełnoprawne kurtki przeciwdeszczowe z bardzo dobrą membraną. Więc efekt jest taki, że jakbyście chcieli w tym jechać przez parę godzin, to się po prostu będziecie w tym bardzo, bardzo. Pocić. Natomiast zaleta tego rozwiązania i to, o co w tym wszystkim chodzi, to to, że tego typu kurtka na zjeździe ma Was naprawdę ochronić przed wychłodzeniem tak samo w deszczu. Co prawda, ona nie ochroni Was przed wodą w 100% i w końcu przemoknie, natomiast będzie chroniła. Całe ciało, łącznie z rękami, przed wychłodzeniem, przed zimnym wiatrem, przez co będzie Wam po prostu cieplej. Nawet jak to przemoknie, to będzie Wam po prostu ciepło, a po to jest ten element, żeby było ciepło. On nie zapewni Wam super komfortu, jeżeli chodzi o to, żeby było sucho, ale ochroni Was przed tym, żeby Was po prostu nie wywiało, nie wychłodziło w warunkach deszczu albo na zjeździe. Kolejne rzeczy, które zawsze ze sobą zabieram na wyjazdy, to czapeczki kolarskie. Czapeczki kolarskie, które często pytacie. Wiele osób, które gdzieś wchodzi z zewnątrz do tego kolarskiego świata i nie zna się na tym wszystkim, to się z czapeczek kolarskich po prostu śmieje, bo jest to element, który, no, zwłaszcza kiedy bierzecie to bez kasku, wygląda w dość specyficzny sposób i większość z nas wygląda, jakby się urwała z przedszkola, tylko nie zauważyła, że już 30 lat do tego przedszkola minęło. Czapki są różne, od takich bardzo tradycyjnych, jak ta, z grubszego materiału. Taka czapka, oczywiście lepsza jest, kiedy jest trochę chłodniej. Kiedy ona ma też chronić przed wiatrem. Są też takie ultra cienkie czapeczki. To jest coś, co ostatnio testuję z firmy Ale Cycling. To jest chyba najcieńszy w ogóle tego typu produkt, jaki w życiu miałem w łapach. Nie dość, że jest prześwitujący, jak widzicie. To jeszcze jest takiego bardzo mięciutkiego materiału. No on w ogóle po ubraniu bez kasku wygląda kuriozalnie, bo wyglądacie w nim, jakbyście mieli na głowie jakiś czepek. No, Wiem, że nie wyglądam teraz dobrze, sorry, ale generalnie rzecz biorąc, faktycznie świetnie sobie radzi z łapaniem chociażby potu. Więc jeżeli macie problem z tym, że z podkasku wam ciągle cieknie pot i macie z tym, tym kłopot, no to tego typu czapeczka jest fajna, bo ona pochłania ten pot. Jeżeli jest z dobrego materiału, to faktycznie potem zaczyna śmierdzieć i dość dobrze sobie radzi, że tak powiem, z higieną. Więc to jest całkiem ciekawy patent, który ostatnio gdzieś do mnie trafił, który ostatnio testuję. I taka czapeczka pozwoliła trochę ochronić przed wychłodzeniem. Jeżeli jesteście na przykład łysi, to też jest to bardzo ważne. Pozdrawiamy Pawła, ponieważ tego typu czapka też Powoduje, że na zjazdach na przykład nie od razu ulegacie wychłodzeniu, że wam zimny wiatr nie hula po łysej głowie, więc ma to swoje zalety. A kiedy pada deszcz, to też jest bardzo ważny i fajny element, czyli taka czapka na deszczu, kiedy normalnie jedziecie z daszkiem do góry, żeby wam nie ograniczał pola widzenia. Kiedy zaczyna padać, opuszczacie daszek w dół i woda wam ścieka po daszku, a nie leje wam się na okulary. Takie rozwiązanie w kolarstwie stosowane od kilkudziesięciu lat, ale wiele osób ciągle o tym nie wie. Idziemy dalej. Zawsze na każdy wyjazd zabieram ze sobą jakąś chustę, bufę, generalnie coś, co możecie założyć na szyję. W razie nagłego załamania pogody gdzieś w górach spokojnie da się bufę tak ubrać, że ona będzie nie tylko na szyi, ale też Wam zasłoni na przykład uszy przed zimnym wiatrem na zjazdach, więc bufa to jest element, który jest Czymś obowiązkowym. Najprostsza, najtańsza i najmniejsza rzecz, która może spełnić mnóstwo zadań na trasie. Co jest ważne, kiedy na przykład ubierzecie sobie taką bufę i kurtkę, to też zachowacie lepszą wymianę cieplną czyli nie musicie i nawet nie polecam wam nigdy zapinania kurtki pod samą szyję. Kiedy macie ubraną bufę i kurtkę, tylko trochę dosuniętą do bufy albo do chusty po prostu, to słowo buf, tak chyba od marki buf mi się wzięło i utkwiło. To wtedy troszeczkę ta wymiana ciepna jest lepsza. Taki prosty patent. Spróbujcie kiedyś, ubierając kurtkę zimową czy jesienną na rower, nie zapinać jej pod samą szyję, tylko ubrać właśnie chustę i dopiąć ją do chusty. Zobaczycie, że to wszystko lepiej oddycha i lepiej działa. Więc to jest element, który zawsze mi towarzyszy. No i element, który też zawsze zabieram na wyjazdy, to jakaś forma pokrowców na buty. Nie wożę ich ze sobą zawsze, natomiast kiedy jest bardzo, bardzo duże ryzyko deszczu, to pokrowce na buty zawsze ze sobą na rower Wysokiej Góry zabieram. Z tego prostego względu, że przed przede wszystkim zimnym. Nie znam, praktycznie nie znam pokrowców na butek, które w odpowiednio dużej ulewie i przy odpowiednio długiej ekspozycji na deszcz byłyby w 100% przemakalne. Wszystkie, które mi się zdarzyło stosować, te są Raso, ale mam też z Bontragera, przy odpowiednim, długim czasie przemokną w końcu. Wszystkie po prostu przemakają, a nawet nie tyle przemakają, co woda dostaje się do nich od góry, czyli wlewa Wam się po prostu gdzieś od góry, mimo stosowania takich patentów, jak ubieranie na przykład nogawek na pokrowce, a nie pokrowców na nogawki. To i tak będzie, czy później woda wam się tam troszeczkę gdzieś dostaje. Natomiast dalej chronią was przed zimnym wiatrem. Stopy jest ciepło, czasem aż za ciepło, bo się poci. No i Kolejny duży plus, kiedy musicie już potem i tak te buty wysuszyć, to przynajmniej buty pozostają czyste, bo pokrowiec bierze na siebie cały brud, błoto i wszystko, co leci spod kóła, pod spodem macie może i mokre, ale przynajmniej czyste buty. A pokrowce wystarczy w zlewie pod bieżącą wodą przemyć one zaraz są suche, zaraz są czyste, a buty pozostają czyste i nie trzeba się z usuwaniem błota i brudu po prostu męczyć. To są słuchajcie najprostsze rzeczy, które zawsze ze sobą zabieram na wyjazdy. Jeżeli też wiem, że pogoda może być bardzo, bardzo różna, to zabieram też ze sobą jakieś cienkie rękawiczki, oczywiście z palcami. Ja nie jeżdżę w rękawiczkach takich bez palców na rowerze w ogóle. I to jest w zasadzie wszystko, co mi zawsze towarzyszy na tego typu wyjazdach. Nie wożę ze sobą grubszych blues. Raczej nie zabieram grubszych kurtek, chyba, że to jest jakaś wczesna wiosna, czy faktycznie późniejsza jesień. I zapewniam was, że jak poeksperymentujecie z tego typu elementami, to będziecie w stanie stworzyć taki zestaw wyjazdowy, który zapewni Wam ten dość wysoki poziom. Do odporności na różne warunki. A co ważne, tego typu elementy nie zużywają się bardzo szybko, więc jeżeli sobie skompletujecie taki swój zestaw, kamizelka, cienka kurtka, rękawki, nogawki, to on będzie służył przez kilka lat, bo to nie są ciuchy, w których jedzicie na co dzień. Nie używacie ich na co dzień w lecie, nie używacie ich na co dzień w zimie, natomiast one pozwalają się w przypadku wyjazdów zabezpieczyć i móc cieszyć jazdą, cieszyć w ogóle wyjazdem, nawet kiedy pogoda się zmieni. Więc gorąco polecam poszukać czegoś dla siebie. Nie będę Wam polecał konkretnych firm. Jest dużo dobrych, jest dużo tańszych, jest dużo droższych. Każda rzecz ma swoje plusy i minusy. W testach poszczególnych produktów na tym kanale również staram Wam się pokazywać rzeczy, które ja polubiłem najbardziej, które do mnie najbardziej przemówiły. Ale to jest poradnik, a w poradnikach staram się trzymać takiej zasady, żeby Wam nie wciskać czegoś na siłę, więc nic konkretnego tutaj nie będę Wam polecał. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że wiedza się przydała. No i cóż, jeżeli wam się ten poradnik podobał, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Odwiedzajcie też nasz Instagram, bo tam dużo, dużo więcej się dzieje i przede wszystkim na bieżąco a bez opóźnienia jak na YouTubie. Więc trzymajcie się do zobaczenia. Hej.